Cześć, jestem Karincia i witam Was w 217 odcinku z wyzwania Legacy Challenge w grze The Sims 4. Jak widzicie, mamy poniedziałek, 6 rano, co oznacza, że za godzinę przyjdzie śmierć po Magdę, albo mniej więcej za godzinę powinna przyjść po nią śmierć. Niestety, ja postaram się zrobić jedną rzecz, postaram się poprosić śmierć o jeszcze jeden dzień dla Magdy, bo tak to działa. Jak prosicie o uratowanie życia dla jakiegoś Sima, to zwykle daje mu to jeden dodatkowy dzień, albo nawet niecały dodatkowy dzień. A chcę ten jeden dzień, bo właśnie w okolicach północy powinna urodzić żona Szymona. A więc ja tam byłam, weszłam na chwilkę do rodzinki i widziałam, że właśnie za 12 godzin o godzinie 12 w niedzielę miała mieć wejść trzeci trymestr, a więc oznacza to, że o północy z poniedziałku na wtorek ma ona rodzić. Czy rzeczywiście tak się stanie? Mam nadzieję, że tak. Więc musimy poprosić śmierć o jeden dzień dla Magdy. Nie chcę tam wchodzić i adoptować nimi dziecka w sumie, bo to w sumie jest chyba troszeczkę za duże czterstwo według mnie w tym wyzwaniu, bo tutaj chodzi o to, żeby grać tylko tą rodzinką Legacy Challenge, a wchodzenie do jakiejś innej rodzinki, adoptowanie nią dziecka, żeby moja Simka ukończyła aspiracje, na to troszeczkę takie czterstwo. Więc i tak troszeczkę przyczytowałam, że tam się do nich weszłam i starałam się nimi o dziecko tam. No ale powiedzmy, że to można troszeczkę na boku, no bo u nas się nie udało im postarać. U nas jak się starali dziecko, jeszcze jak Szymon był u nas, to niestety nie udało im się zajść w ciążę. W sumie i tak dopiero za trzecią próbą tam u nich mi się udało zajść w ciążę, więc i tak problemy z płodnością mieli, więc tak. A więc mam nadzieję, że się uda poprosić śmierć o jeszcze jeden dzień dla Magdy, ale i tak chyba w sumie w tym odcinku, tak czy siak, czy Magda będzie żyła dodatkowy dzień, czy nie, to jej ostateczną śmierć raczej w tym odcinku zobaczymy, gdyż ja bym chciała w dzisiejszym odcinku również, żebyście zobaczyli u Paweł oczywiście ma zbiory w swoim wyposażeniu, które zapomniałam sprzedać. Ups. Dobra, jakby ktoś był głodny, to ja tutaj wyjmę naleśniki, które są zrobione. To jest resztka jedzenia, którą mamy. Zimą może za chwilę będę do Was gadać i sprzedawać. Bo ja bym chciała, żeby Tamara dzisiaj miała urodziny. A Tamara ma napisane, że ma jeszcze... O, już ma napisane 0 dni, ale jeszcze przed chwilą miała napisane 1 dzień. Więc to się tak za chwilę odbędzie. Czy Ty musisz, Witold, coś jeść? Nie. Okej, okay, a więc ty jesteś gotowy do szkoły tak naprawdę. Lekcji nie odrobiłeś? Halo, halo, kochana, ty jesteś tylko czwórkowym uczniem. Ojej się, przez weekend skupiłam się na twoich umiejętnościach, widzisz? A ty pracę domową masz nieodrobioną, a dziewczyny jak tam? Ty masz pracę ukończoną, ty też. A ty masz pracę nieukończoną, proszę, proszę. Dobra, mam nadzieję, że Emilia dzisiaj pójdzie do pracy, to dostanie awans. Chcesz sobie trochę poćwiczyć? No dobra, bo jesteś w takim nastroju. Paweł, w sumie ty jesteś głodny, a więc ciebie proszę tutaj, o, weź sobie porcję. Tamara już wstała. Ula była w sumie bardziej głodna, więc Ula sobie też weźmie porcję. Tamarą już jestem tak naprawdę na samej końcówce jej aspiracji. Chciałam, żebyście to zobaczyli, po prostu namalowię ją wszystkie obrazki. Może nawet pójdziesz na dół i na chwilę sobie poćwiczysz na skrzypcach, by ukończyć tę aspirację. Ale Paweł, halo, halo, siadamy tutaj, zapraszam. Ula, też tutaj usiądziesz, żebyś mi tam gdzieś daleko nie szła, tak jak Paweł. Zapraszam. No. Magda. O nie. Nie zdążysz mi jeszcze jednej rzeczy ugotować przed śmiercią. No dobra, to za chwilę idziesz, siku. I już nie bierz porcji. Nie, 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 nie. Nie jedz tego omleta. Ja tego omleta w ogóle tutaj może schowam do lodówki czy coś. Okej. Okay. A tego omleta to może sobie Tamara zapakuje na drugie śniadanie. O, powiedzmy, że tak. No, nie, nie, Magda, wiesz co? Nie. Nie, 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 nie. Ty musisz stać w jakimś dobrym miejscu, więc podejdź tutaj. Nie, nie, ona musi stać w dobrym miejscu, tak żebym ja się mogła do niej dostać, bo jak kiedyś Simi umarł w złym miejscu, to później, wiecie, nie mogłam prosić śmierci o jej życie, więc jak masz zginąć, to w dobrym miejscu. No, ja wiem, że to jest straszne, że jej każe tutaj stać i czekać na śmierć w tym miejscu. No, widzicie, Tamara ma już niewiele, a więc... O, właśnie, jest, przyszła śmierć. Mówiłam?
mówiłam. Siódma z minutami. Dobrze, że idę tutaj stać w dobrym miejscu, bo to po prostu później byłoby straszna masakra i w ogóle. Dobra, Paweł, za chwilę się ogarnię, że twoja mama nie żyje, ale dobrze, to może nawet lepiej, że sobie zdążyłeś zjeść śniadanko. Wspaniale. Ulcia już idzie zobaczyć, co się tam dzieje, a Paweł też. Dobra, Emily, no dobra, w sumie ja bym chciała, żebyś dostała awans. Chciałabym, żebyś była pobudzona w pracy, ale dobra, może się uda, wiecie, przekonać śmierć, żeby jednak, wiecie, że my jednak Magdoś na jeden dzień oszczędził, więc może będzie okej. Może się uda, tylko niech śmierć ta przyjdzie, bo ja bym chciała jeszcze zapakować jedzenie na wynos. Dobra, czy tobie, Witold, mogę na przykład powiedzieć, żebyś to zrobił? Oj, Tamara ukończyła aspirację. Bo ja się boję, że jak Tamara tutaj przyjdzie, to wiecie, nie zapakuje na wynos, a w sumie mogłabyś tu podejść. A jesteś głodna i wiem, że w szkole będziesz głodna, więc... Dobra. Młody, się ogarniesz na chwilę. W ogóle śmierć mogłaby się na chwilę tutaj ogarnąć i podejść tu. Bo chciałabym prosić o śmierć Magdy, o życie Magdy. O. Zapakowałeś na wynos? Zapakowałeś. No to... O, chyba idzie śmierć. Chyba idzie śmierć z dworu. Dobra, Magda. Tamara, masz jedzonko. Dobra, teraz Paweł możesz lamentować nad śmiercią babci. Nie idziesz nigdzie tu, patrzysz, co się dzieje. Ty nieogarnięty jesteś, poza tym tak za chwilę idziesz. Nie lamentuj, bo odeszła. Nie. Masz zrobić, proś o życie. Nie wiem, czy właśnie lamentuj jest proszeniem, czy nie. Ale masz, no, wy zaczynacie za godzinę. Dobra, dzieciaki do dzieciaki, wy do szkoły. Przy mi tu proszę nie lamentować nad śmiercią babci. No, ale Paweł, tam trochę się poznałeś z Mrocznym. Nie? Nie? Mroczny! Łe tam! Co? Magda nieodwołalnie odeszła. Łe, miałam nadzieję, że jak trochę się z nią poznaliśmy, to będzie okej. Mroczny! O, Mroczny, nie rób mi tego. No. Mroczny mi to zrobił. Ty, Tamara, idziesz do szkoły, tak? Idziesz. Okej. A ty, ty się, Emily, skąd urwałaś? Myślałam, że byłaś tam gdzieś na dole. Dobra. Nie udało się. Miałam nadzieję, że jak mają, wiecie, tam relacje z Mrocznym, chociaż trochę, to się uda, a się nie udało. Dobra, jak chcesz jeść, to zjedz to już. Tutaj nie patrz na ten cyrk, coś tu się dzieje. Nie, już nie lamentuj, nie lamentuj, nie lamentuj, nie, ty nie lamentuj, bo ty musisz dostać awans w pracy. A specjalnie cię zrobiłam pobudzoną, a więc ty już może nie rozpaczaj nad śmiercią Magdy, bo się już nic nie da z tym zrobić. Nie mam nadzieję, że się uda, no. Dobra, ty od razu uwolnij ducha w zaświaty. Uwolnij. Tak, jestem pewna, niech mnie tutaj nie nachodzi. Możesz iść do pracy. Wszyscy pójdą do pracy, do szkoły, teraz o! Czas się przyspieszył, no ale dobrze. No to co, możemy przenieść ducha Magdy tutaj. To też była ostatnia śmierć już w tym Legacy Challenge, więc ostatni nagrobek. A tutaj można ładnie wszystko położyć. W sumie mogę już jej ładnie też na szybko udekorować to wszystko. Raz, ciach, proszę. I gdzie tu leży jakiś dziedzic? Bogusław Przyzwaniec, Igor... Julia, a więc dziedzic Julia pisam. Dobra, bo muszę tak samo, wiecie, wyryć epitafium. Więc tu będzie dziedzic Magda. No nie udało się, Magda. Miałam nadzieję, że wiecie, tak rzutem na taśmie jej się udał tej aspiracji zrobić, a się niestety nie udało. Trudno się mówi. Dobra, idź do pracy, kochana, bo nie po to się natrudziłam nad tobą, żebyś teraz nie szła do pracy. Więc nie jedz już. Szkoda, że się nie udało. No ale cóż, a w sumie... A, jeszcze krowokwiat jest głodny. I może jeszcze ty mi zginiesz, co krowokwiat? Tyle czasu udawało się i było okej, krowokwiat żył. Teraz nawet nie ma go kto nakarmić, kurczę, no. Jeszcze pocztę dostaliśmy, a to chyba pierwiastki dostaliśmy. A i tak mamy nic nieposprzedawane w wyposażeniu Pawła i... Kupa totalnej się tak zgubię w tym wyposażeniu. Jeszcze rachunki przyszły. Dobra, pan Mroczny Kosiarz mógłby sobie iść, bo chciałabym włączyć super trzecie szybkie tempo i super. No, a w tym odcinku Tamara musi mieć urodziny, dlatego że ja chcę, żeby koniec tego wyzwania był pod koniec października. I tak sobie dzisiaj
Ostatnio zdałam sprawę, że to już jest niewiele, niewiele czasu. I właśnie sobie ustaliłam, powiedzmy, taką linię czasu, kiedy się muszą wydarzyć najważniejsze odcinki, żebym ja pod koniec tego października mogła ukończyć to wyzwanie. Panie Kosiarz, idź pan sobie, naprawdę. Naprawdę, panie Kosiarz. Jeszcze książkę tutaj wyjąłeś. Idź sobie, no, stuknij kostuchom i idź. A wiem, że zaraz nam tutaj przyjdzie ogrodnik, że zaraz nam przyjdzie pokojówka i tak nam się ten czas zwolni, niestety. No ale cóż, no, tantiemy dostaliśmy. No, panie Kosiarz, idziesz pan. O, bo nie chcę nawet na ciebie patrzeć, no. I tak sobie ustaliłam, że do 17 października Tamara musi się stać młodą, dorosłą. Więc tak mi wyszło, że w dzisiejszym odcinku niestety trzeba by było, aby ona została nastolatką, bo później będzie za mało czasu na to wszystko, więc trzeba troszeczkę tempa w sumie przyspieszyć. Sobie też wypisałam, jak wszyscy będą mieli w tej rodzince po kolei urodziny. Więc po Tamarze urodziny będzie miała Ula, po Uli Emily, a po Emily będzie miał Witek. Emily i Witek może się nawet tak zdarzyć, że będą mieli urodziny tego samego dnia, bo tam między nimi jest tego samego odcinka. Bo między nimi jest jeden dzień różnicy. Emily bodajże miała 7 dni do urodzin, a Witek 8. Teraz może się to już zmieniło, może wiecie, mają 6 i 7. Ale mniej więcej mają bardzo blisko siebie urodziny, więc może nawet będą mieli w tym samym odcinku. No a po Witku kolejne urodziny będzie miała Tamara. No, ja też sobie przeszłam po naszych członkach rodziny, tak by móc w końcu uaktualnić drzewo rodziny. I co, czego się dowiedziałam, to, że nie żyje już Kennedy oraz nie żyje już Austin, mąż Natalii. Zaś sama Natalia jest seniorką oraz córka Łukasza, Emilia, również jest już seniorką. Wszystkie nastolatki, te nasze kuzynostwo, które było, oni już wszyscy są młodymi dorosłymi. I tak się dowiedziałam, że Ignacy jako ostatnią cechę dostał zapaleniec, zaś Alicja została cechą ambitny, Ewa dostała cechę nie cierpi dzieci, a Przemysław dostał cechę kumpel. No i tak oto wszystko uzupełnię drzewko rodzinne. Już widzę, że za chwilę dzieci przyjdą ze szkoły. Wszyscy przyniosą projekty szkolne. To będzie ostatni projekt szkolny Tamary jako dziecka. Zobaczymy, może się uda, żeby kolejny projekt szkolny był na do sławy i chwały, tak? Jeśli przyniesie jakiś nowy projekt, chociaż wydaje mi się, że to są już wszystkie dziecięce projekty. Nie wiem, czy most jest dziecięcy, czy już nastoletni, bo tam później mam jeszcze robota. Oprócz most, robot. Jeszcze jest rakieta kosmiczna. I nie. A, jeszcze jest elektryczność. No, a więc chyba wydaje mi się, że te. Chyba jeszcze most jest dla dzieci. Wydaje mi się, tak? Ale pewności nie mam. Czy Ula powinna zaprosić koleżankę ze szkoły o imieniu Lena? Wiesz co, może lepiej nie, bo ona tak by nam, tak wiecie, wszystkim tutaj rozrabiała tylko. Tamara przechodzi pewien etap. Proszę, buntuje się Tamara. Okres buntu przechodzimy. Ty, kochana, ukończyłaś swoją aspirację, można by ci wybrać nową. W sumie i tak nie zdążysz jej zrobić, więc wybiorę pierwszą, lepszą. O, i tak na pewno jej nie zdążysz zrobić. Masz 6 w szkole, to ładnie. No, a ile masz dni? Masz 0 dni, ale jeszcze nie wskoczyłaś na bobelkujący pas. Jeśli by się tak zdarzyło, że ona by. Co tu masz? Układ słoneczny, więc układ słoneczny to już mamy. Nawet ty chyba robiłaś ten układ słoneczny. No właśnie. Tutaj mamy makiety średniowiecznego zamku, a tutaj mamy wulkan. A więc wszystko już było. W takim razie może Witek zrobi swój projekt szkolny. I wy mu w tym pomożecie, bo ty nawet masz 6 w szkole już. Nie, jesteś piątkową uczennicą, a więc później zrobimy cię razem twój projekt. A więc najpierw zacznij pracować rzetelnie. Ty możesz się iść wykąpać. A siostra pomoże tutaj młodszemu bratu zrobić jego projekt. No, a więc Tamara, w sumie twój projekt nawet nie będziesz go robiła, bo i tak ci później niczym nie pomoże. Bo do szkoły jako dziecko już raczej nie pójdziesz, poza tym masz 6 w szkole i tobie się to nie przyda. O, proszę, Paweł dostał awans, a Emily nie pracowała ciężko w pracy, ale też dostanie awans. Brawo. I to jest 9. poziom kariery Pawła, a więc Paweł, brawo, brawo. Jeszcze jeden awans i dostaniesz 10. poziom. Mnie się wydaje, czy te Simy w tym Legacy Challenge
coraz szybciej dochodzą na szczyt kariery. Ty będziesz normalnie mniej więcej w wieku Leona, gdy dojdziesz na szczyt kariery, jeśli tak dalej pójdzie. Naprawdę, ale a wydawało mi się, że te kariery z miejskiego życia są łatwiejsze. Tutaj Paweł pokazuje mi, że te stare, tradycyjne kariery również są łatwe, więc brawo dla ciebie, Paweł, bo jak widzieliście, on niedawno miał urodziny na dorosłego, więc w sumie dobrze. Zostałeś starą maszynę do pisania. Nie wiem, czy to gdzieś tobie postawię, ale super. No to co? Aha, potrzebujesz zabawy. Pierwsze, co zrobisz, to nakarmisz krowokwiat. Później opłacisz rachunki i weźmiesz pocztę. A ja szybko, za chwilę może postaram się tobą jeszcze sprzedać te wszystkie twoje plony, ale aha, dzieci idą tutaj wolno. Okej. Dobra, a więc wiecie, jakie są plany na przyszłość, które wam szybko w tym odcinku streściłam. No i tak jak mówiłam, chciałabym ukończyć tę aspirację, tę serię z końcem października, czyli 31 października możecie spodziewać się ostatniego odcinka z tej serii. Ostatniego odcinka takiego normalnego, bo przewiduję jeszcze, że bodajże 4 listopada, bo to jest chyba sobota, będzie odcinek specjalny, taki na sam koniec, wiecie, po wyzwaniu. O, taki na koniec wyzwania, po końcu wyzwania, o, taki odcinek specjalny, gdzie sobie troszeczkę wspominamy, co się działo i świętujemy ogólnie to, że się udało ukończyć to wyzwania. Więc taki odcinek oczywiście również planuję, ale on będzie już w listopadzie. No i na początku listopada, może już nie, który to wypada, nie 7 listopada, może 7 listopada we wtorek zrobię sobie dzień wolny i wtedy nie będzie odcinka. I pierwszy odcinek nowej serii będzie 11 listopada. I to będzie już po wyjściu dodatku, a więc po wyjściu dodatku Psy i Koty. Ja mam nadzieję, najszerszą nadzieję, zapytaj jak się. Dlaczego wszyscy chcecie zapytać ojcu, jak mu się pracuje? Chodźcie tu pomóc przy projekcie. Paweł, mam nadzieję też, że będziesz mógł pomóc. Chodź, albo nie. Chodź, ja to ciebie jeszcze przebiorę, żebyś już tak ładnie tutaj wyglądał, nie w tym stroju, nie w tym garniaku swoim. Zmień strój. On, z racji tego, że ma cechę kontroluje emocje, to widzicie, on może biegać teraz, by oczyścić swój umysł. Bardzo fajnie. Możesz pomóc na 4? Wydaje mi się, że możesz, co? Wtedy pójdziesz szybciej Pawłowi Witkowi. No. Będzie dobrze i fajnie. Okej. No dobrze, no niestety, szkoda, że z tą Magdą się nie udało. No ale cóż, i jest, dostała awans i teraz ma skradzioną tabliczkę imienną z biurka. Wspaniale, Emily. Taką skradzioną tabliczkę już na pewno mamy, bo już nie jesteś pierwszą osobą, która robi tej rodzince te aspiracje, więc aspiracje, te kariery. Co ja mówię? A, Paweł, w ogóle, jakie dostałeś tutaj, może pokaż nam rzeczy. Dostałeś tak, 3 razy Selium. Selium to my tu chyba mamy, czy ja... Co tu jest? Tu jest Selium, a więc Selium mamy, Selium mamy. Tu jest Melak też chyba mamy. Niestety, tu mamy Alcynet mamy, bo to jest ten pusty. Tu mamy Fozon, jest również Fozon. No dlaczego, no? I Wilkum, nie, Volenton, Perl, Wilkum też mamy. No cóż, szkoda. No tych 4 brakuje. Chciałabym tutaj pełną tę kolekcję. No cóż, ale się nie udało. Też pełną kolekcję pierwiastków mamy, bo jak spojrzymy sobie na kryształek, to ta kolekcja jest tutaj ukończona, jak ostatnio sprawdzałam, więc wiecie. Pierwiastki, tak. Pierwiastki jest. Jest ukończona. Tego chyba jednego z Witej Pracy nie mamy, ale tak, to te podstawowe wszystkie mieliśmy. Tylko niestety, ja zawsze je sprzedawałam. Dopiero teraz się obudziłam, żeby je zbierać, tak pod koniec wyzwania niestety, a w ogóle Pawłowi i Emily muszę wybrać cechy, nowe aspiracje. Ty możesz się dołączyć na 5? Chyba możesz. No więc w piątkę pójdzie wam na pewno raz, dwa, trzy, później w piątkę zrobicie jeszcze projekt Ulci, żeby i ona uzyskała lepszą ocenę w szkole. A jak tam
O, i już projekt ukończony. I proszę, i ładnie. A jak ty? Jeszcze trochę do tych urodzin tobie brakuje. Okej. No dobra, jeszcze trochę i ten jest. O, wspaniały, ale niestety. Niestety. No niestety. Ja może sobie obrócę ten projekt. O. O, proszę. A ten projekcik sprzedajemy. Bo już jeden tu nam stoi, niepotrzebna nam kupię. Dobra, i teraz Uluś, zacznij pracować rzetelnie. Twój też niestety na pewno projekt nie trafi na wystawkę, no ale chociaż do szkoły dostaniesz lepszą ocenę. No, proszę. Witold, widzę, się poszedł usunąć w bok. Nie rozchodzimy się. Nie rozchodzimy się, bo za chwilę wszyscy idą. Pomóż przy projekcie. Pomóż przy projekcie, pomóż przy projekcie. Dzisiaj rodzinne robienie projektów w piątkę. Więc bardzo, bardzo fajnie. No, w piąteczkę robimy. No, Emily, halo, halo, ty też możesz pomóc przy projekcie. Nie mów, że nie możesz. Na pewno możesz, kochana, na pewno. Więc w piątkę pójdzie wam. Ha! Trymiga, dwójka dorosłych. Na pewno szybko pójdzie. A więc Tamara. Dawaj to powiadomienie, że możesz mieć już urodziny, bo ja nie chciałabym, żebyś jeszcze raz szła jako dziecko do szkoły. Wolałabym, żebyś już jako nastolatka szła do szkoły. Żebyś szybciej zdobywała te oceny i to wszystko. I w ogóle, i w ogóle. I Ula ukończyła swój projekt. I widzicie, mówiłam, w Trymiga im to poszło i też to jest wspaniały. O, projekt szkolny mówiłam. Trymiga, a teraz wszyscy są głodni. To wszyscy pójdą razem zjeść obiadek. Mam tylko 5 simów w domu, jak ja dawno nie miałam tutaj 5 simów. To jest naprawdę coś niesamowitego. To co? Paweł, musiałbyś najpierw siku, co? Może iść siku? A może Emily zawoła wszystkich na posiłek, proszę. A wy, cała reszta, możecie podejść tutaj. Ja chciałabym właśnie, żeby oni byli wszyscy zawołani na posiłek przez mamusię. Tak, mogłabym wszystkim klikać, żeby wzięli sobie porcję. Mogłabym. Ale jestem trochę leniwa i wolę użyć zawołaj na posiłek opcji. Mam też taką cichą nadzieję, że wtedy wszyscy sobie razem tutaj usiądą. Porcji powinno wystarczyć dla wszystkich. W spokoju, jak tylko mamy 5 simów w domu, więc powinno... O! Jeszcze trzęsienie ziemi. Ale nie było jakieś silne. Okej. Okay. No, Paweł, zapraszam, zapraszam do tego stołu razem ze wszystkimi. Oczywiście... Później myślę, że może jakieś małe bara-bara z Emily na poprawę humoru. Jest! Mamy! Tamara może świętować swoje urodziny. Doskonale. Paweł, jedz tego omleta. W ogóle ktoś musi zrobić ciasto. Teraz mi się przypomniało, bo ostatnie ciasto nam się już zepsuło, które leżało w lodówce. Więc tak w ogóle to my ciasta nie mamy. Tak sobie teraz przypomniałam. Ja chcę świętować urodziny, zapomniałam Magdą przygotować ciasto na zapas. No super, super. O, Robert widzę, że nas odwiedził. W sumie za chwilę możemy zaprosić Roberta. Jak ktoś zje, to zaprosi Roberta, żeby wszedł do domu, jeśli Robert tutaj jeszcze będzie stał. Dobra, krowokwiat nie jest głodnym. Ktoś zjadł? Emily może? Ja bym chciała, żebyś może ty była taką osobą, która za chwilę zrobi ciasto. Może ty teraz przyjmiesz pałeczkę gotowania? Możesz. Dobra, widzę, że w sumie kończysz jedzeniem. Więc nie będziesz sprzątała. Nie, nie, nie. Posprząta nam może Ula. Tak, kochana, ty posprzątasz. No, a więc Emily zaprosi do środka Roberta. I teraz nam ugotuje ciasto. I to będzie ciasto... No chyba białe. Niech to będzie czekoladowe ciasto. A, to jest w sumie urodziny to są Tamary. W sumie niech to będzie czekoladowe ciastko. Dobra, kochana. Dobra, Paweł. Czy ty musisz coś zrobić do pracy? Nie. Jestem w ogóle zdziwiona. W ogóle ja wybiorę chyba Pawłowi i Emily aspirację dopiero na następny odcinek, więc dzisiaj jeszcze nie. W sumie tak. Ty możesz zacząć odrabiać lekcje, a więc błyskawicznie odrób lekcję. A Paweł tobie w tym pomoże. Paweł, nie mówiłam, żebyś nie robił tego, tylko chciałam, żebyś pomógł odrabiać lekcje. O, właśnie tak. Ty też pójdziesz błyskawicznie odrobić lekcje, a Tamara... A Tamara sprzątnie ten talerz. No, proszę. Dziękuję.
Emil myśli o członku rodziny, ale ma robić ciasto. Byłoby miło, kochana. Tamara, co mogłabyś zrobić? Mogłabyś w sumie wziąć prysznic, zanim jeszcze zrobimy tobie urodzinki. Bo tutaj widzę, że tort to się będzie chwilę robił. I nie wiem, czy w ogóle w takim razie pójdziesz jutro do szkoły, skoro się jeszcze tort nie zrobił dla ciebie. Bo może być tak, że szkoła wyśle cię na wolne po twoich urodzinach. Tak też może być. Skoro Witek odrobił lekcję, to ty możesz pomóc Ulce w odrobieniu lekcji. A ty nie możesz biegać, by oczyścić umysł, nie. Ale możesz sobie chwilę popłakać. Więc proszę. O, w sumie proszę, jaka jesteś radosna. Proszę, proszę. Dobra, dodasz świeczki urodzinowe i wyczyścisz ten blat, bo jest brudny, jak nie wiem. Dziękuję. Mogę chwycić torcik? Mogę. Troszeczkę go tutaj na krawędź przeniesiemy. Więc, kochana Tamaro, Ula też odrobiła lekcję. Tamaro, podejdziesz tu. Wiesz w sumie co? Zrobimy inaczej. Zrobimy działania, utwórz grupę i dodamy sobie wszystkich do grupy razem z Robertem i podejdziemy tutaj razem. I tak wszyscy mi podejdą razem. Zapraszam wszystkich. Paweł, już nie musisz jej tłumaczyć, już odrobiła lekcję. Emily za chwilę też podejdzie, Robert też podejdziesz tutaj. Oj, poprosisz go o radę jeszcze? Nie. Aha, będziesz buntowała się, więc jednak nie poprosisz go o radę. Okej, dobra, to też pasuje. A nie, Ula poprosiła o radę. Och, nie mam już Magdy, która miała 10 poziom umiejętności wychowawczych. Teraz musicie rodziców prosić o radę, a nie babcie. Dzieci w szkole były wredne dla jednego z moich kolegów. Stań w jego obronie. Jesteś z Legacy Challenge. Wy stajecie w obronie, bo macie pozycję. Paweł, a ty gdzie latasz? Podejdź tu. Ty idziesz do łóżka, czy co? Nie, też podejdź tu. Proszę, świętujemy urodziny siostry. Właśnie. No, wszyscy. Wiesz, to jest wasz przyszły dziedzic. Świętujemy jej urodziny. A tak poza tym, ja znowu pomyślałam i z tego, że planowałam. Ej, gdzie się rozchodzicie? Witek, nieładnie. I mam przygotowaną aspirację i cechę dla Magdy. Oczywiście wylosowałam je. I dostała cechę perfekcjonistka po mamusi, a więc ja ją tu gdzieś znajdę. Perfekcjonistka, nie materialistka. Halo, gdzie jest perfekcjonistka? Halo, gdzie jest perfekcjonistka? A tu przejechałam, a niestety dostała aspirację, której nie będziesz w stanie, kochana, niestety zrobić, z racji tego, że jesteś 9. pokoleniem i w momencie, gdy się urodzi tobie dziecko, to kończymy tę aspirację, a dostała cechę wielka, szczęśliwa rodzina. Nie ta. Duża, szczęśliwa rodzina. O, ta aspiracja. No, niestety, nie jesteś jej w stanie w ogóle zrobić. Niestety. Dobra, dodaj świeczki do tego tortu. I możemy się też spodziewać prezentów. O, również od Roberta, który jest przy nas. Proszę. Widzę, że to cię zmotywowało do tego, żeby dla niej prezent wysłać. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I co? W sumie mogłabym ich wszystkich kłaść spać, bo są chyba bardzo zmęczeni. A więc przejmij na własność i śpi. Czy tutaj miałeś swój pamiętnik? Nawet nie wiem, czy ty masz swój pamiętnik. Ja musiałabym się o to zatroszczyć, żeby każdy z nich miał pamiętnik. Bo chyba nie mają swoich pamiętników, więc musiałabym o to zadbać. Tak mi teraz przyszło do głowy, że chyba nie mają. Dobra, ty kochana, możesz skorzystać i spać w sumie dzieci. Ja wiem, że mają zabawę trochę nie tego, ale oni sobie to nad tym popracują rano. A Emily razem z Pawłem popracują sobie nad tym już teraz. Ja oczywiście... Aha, Paweł mógłbyś jeszcze może wyprosić brata z domu. Bo już wypadałoby, żeby sobie poszedł, bo się 23 zbliża. Fajnie, że był przy urodzinach, ale mógłby sobie już w sumie iść. Właśnie, dziękuję, że byłeś. O nie, krowokwiat, dobra. To po małym barabara jeszcze trzeba będzie krowokwiata nakarmić. Super. Po prostu super. No dobrze, to teraz tak. Pocałujesz Emily. Pocałuj. Pocałuj, pocałuj. Pochwal może jej wygląd. Ja wam może tu jeszcze zrobię romantyczną atmosferę, żebyście byli jak najbardziej w nastroju. A ty co, nie jesteś w nastroju? Czy tu jest romantyczna aura w tym miejscu? No dobrze.
I oczywiście małe. Bara, bara. A można by w sumie też rozwiązać grupę, bo już nam nie jest potrzebna. Proszę bardzo. No szkoda, że nie jesteś w romantycznym nastroju, no ale cóż. No właśnie. O, jesteś jednak. Tylko jesteś bardziej pewny siebie niż... No nie dziwię się, że jesteś bardziej pewny siebie niż romantycznym. To w sumie chyba Emily pójdziesz ty nakarmić krowokwiata, bo Paweł jest bardziej zmęczony od ciebie. Więc ty masz zadanie bojowe. Nakarmić krowokwiata. No niestety ktoś musi, no a ten krowokwiat jest z nami od trzeciego pokolenia, więc ja nie chciałabym, żeby teraz na samą końcówkę wyzwania on nam zginął. Absolutnie nie. Dbam o krowokwiata. Tamara, jak ty wyglądasz? Kurczę, ja oczywiście mam pomiędzy odcinkami przebiora, więc w następnym odcinku będzie wyglądała zupełnie inaczej, więc się o to nie martw się. Na pewno nie będzie tak wyglądać. Moja słodka, przepiękna Tamara? Absolutnie, że nie? Te okulary, ten fryz w ogóle zasłaniający jej pół twarzy. Nie. Dobra, Emily, widzę, ładnie idziesz. Nakarmić krowokwiata, później możesz... Nie, w sumie prysznic weźmiesz rano na pobudzenie się. Żebyś poszła w odpowiednim nastroju do pracy, a ty raportów nawet nie zaczęłaś. Ach, kurczaki, wzięłam się za te projekty szkolne, a żadne z nich nie wzięło się za swoją pracę. No... Damy rady, co nie? Tamara, Tamara, Emily. A ty, Paweł, co? Halo. Co to jest? Śpisz, nie śpisz? Dobra, wstał. Dobra, połóż się spać. A, dobra, przebrałeś się. Dobra, śpi. Jak śpisz, to śpi. Ważne, żebyś spał. No właśnie. Chodź, Emily, ty też chodź spać. A w ogóle wyszłaś w piżamie? W piżamie wyszłaś. No, w sumie po swojej posesji byłaś tylko nakarmić krowokwiata, co? Co tam miałaś się przebierać, co innego, co nie? Szkoda tylko tej Magdy, że jej się nie udało ukończyć tej ostatniej aspiracji. No cóż, no, ja się starałam, błagałam o jej życie. A nie chciałam w sumie tak przyczytować. Miałam nadzieję, że to się uda, bo w sumie możemy teraz sprawdzić drzewo rodzinne, czy się Szymonowi coś urodziło, czy nie? Sprawdźmy, tak w ogóle, już dawno tutaj nie wchodziłam. Magda... Nie, jeszcze się nie urodziło Szymonowi dziecko? Halo, już się powinno urodzić. No dobrze, sprawdzimy w następnym odcinku, bo to też będzie bardzo ważne, żeby to dziecko uwzględnić w nowym drzewie rodzinnym. Czy te dzieci się wolniej rodzą? Czy co? No i co, Szymon, nadal nie masz dziecka, tak? Kiedy się to dziecko tobie urodzi, Szymon? Ja pytam. No dobrze, na to pytanie może dostanę odpowiedź w następnym odcinku. Ja też sobie na pewno pogram teraz pomiędzy odcinkami, bo zostało nam tylko ile? Z tego co policzyłam, 5 odcinków z Tamarą jako nastolatką, więc na pewno ten nastoletni okres troszeczkę mało zobaczycie, bo tylko jeszcze w 5 odcinkach ja tu sobie na pewno będę dużo grała, tak żeby tego 17 października Tamara miała swoje urodziny. Później w następnym odcinku, żeby poszukała sobie męża, chyba że znajdzie go jako nastolatka. Nigdy nie wiadomo. Wiecie, festiwale miłości, te sprawy już niejedno małżeństwo nam dały. A później chciałabym, żeby w 24 października w odcinku ona wzięła ślub. Chciałabym. I żeby się też może już w tym odcinku starała, pod koniec tego odcinka, na początku odcinka ślub, na koniec odcinka staranie się o dziecko. Tak, żeby później całego 28 października była w ciąży, żebyście widzieli ten jeden odcinek, jak Magda, jak Tamara jest w ciąży. I żeby 31 urodziła i żeby był koniec serii. A więc tak się zapowiada końcówka października, jeśli wszystko pójdzie dobrze, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a mam nadzieję, że pójdzie, jeśli Tamara się nie umrze przypadkiem. A więc to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, żeby ona przeżyła. Znalazła męża i urodziła dziecko, więc ja mam nadzieję, że się odcinek podobał i do usłyszenia, do zobaczenia, susu!